Czemu? Co? What the fuck? O co tu chodziło? Dobra, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie idziemy ostatnią rundę bonusową zrobić. Mało jest w ogóle tych geksowych taśm, na to wygląda. Chyba że ja jakąś ominąłem w tych dwóch poprzednich światach. Nie wiem, być może coś ominąłem. Najwyżej się potem sprawdzi. Zrobi się research. Lock and load, little lizard. A, to znowu to samo będzie. No dobra, no to robimy za dwu. 83. No to stąd będziemy mieli wszystko zrobione już. To już są chyba wszystkie rundy bonusowe, które mieliśmy do zrobienia. Już nic więcej nie ma, więc możemy sobie stąd już iść i uderzyć do następnego i zarazem ostatniego świata. Chyba to była ostatnia, aczkolwiek jeszcze się upewnię. Nie, tam u góry chyba był tylko, tak, tam u góry był żeton bonusowy. Dobra, idziemy stąd. I przy okazji sobie życie weźmiemy. 84, a co? Jak nie będziemy mieli 90, to chociaż będziemy mieli, w sensie 99, to chociaż będziemy mieli 84 albo 85, zobaczymy. No i jesteśmy z powrotem w naszym ulubionym gangsterskim świecie. Gdzie tutaj policja normalnie to ma godzinę policyjną co godzinę. Whatever. Jakiś secret znowu. Co to będziemy mieli teraz? A! Teraz gramy jako Gex Ratownik, okej. Śmiesznie trochę. Fajne. Kolejne coś nowego. Co do ratowników, to ja nie pamiętam, czy był jakiś film o ratownikach. Znaczy na pewno był jakiś, ale nie wiem, którego Gex mógłby koniecznie parodiować. Tak więc, jeżeli coś sobie przypomnę, no to napiszę wam w adnotacji. Bo serio, nie mam zielonego pojęcia, a nie chcę jakby wyjść na takiego trochę... No głąba, więc wolę się troszeczkę bardziej dowiedzieć co i jak. Więc po prostu wyczekujcie na adnotację, jak będę na początku wspominał o tym. Tu chyba będzie też jakaś taśma Gexa, tak mi się wydaje, bo zawsze te taśmy były w tych secret poziomach. Kurde, powiem wam, że tak się wsłuchałem w ten soundtrack, się tak zastanawiam, co by tu jeszcze w sumie powiedzieć o tym Gexie. Ale kurde, czuć już, że to już jest wielki finał, nie? Że tu już zaraz skończymy tę przygodę. No wiadomo, może nie do końca kończymy, no bo jeszcze zostaje nam Gex Junior jako taki bonus, którego warto byłoby wam pokazać. No ale wiecie, o co chodzi, nie? Teraz sprawdzamy, czy nie ma tutaj jakiegoś sekreta, bo może będzie jakaś ukryta taśma Gexa. No i elegancko, kurczę, pieczone. Dobra, no to co? Zrobiliśmy sobie poziom sekretny. Mamy już go sobie tutaj zaliczonego ładnie.
Zaliczony, zaliczony. Oh yeah. No i spoko. No to teraz będziemy mogli dostać się tutaj. Aha, znowu te dzwoneczki. To już się robi żenujące, bez kitu. Yes, we have a winner. 86 życia, dobra. X, romb, X, trójkąt, trójkąt, kółko. Muszę sobie aż zapisać to, wiecie? Albo wiecie co, lepszy pan pomysł. Bo coś słyszałem, że ponoć coś się potem takiego fajnego pojawia. Zrobię zdjęcie tego. O! Elegancko. Dobra, no to... To by było na tyle stąd chyba, tak mi się wydaje. Już nic... Żadnego poziomu tutaj nie będziemy mieli chyba. Bo tu już tylko Reza będziemy mieli, co nie? Tak, tutaj już tylko Rez czeka. Czyli nasz ostatni bosik. Za chwilę będziemy, kurde, się z nim tłukli. Spokojnie, dzisiaj sobie skończymy tę gierę już. 17 czerwca. Kurczę, ładnie. Zajęłoby mi to o wiele szybciej, gdyby nie fakt, że miałem jeden trochę taki gorszy dzień. Nawet parę gorszych takich dni, gdzie po prostu mi się nic nie chciało, no nie? Okej, jesteśmy z powrotem. Oczywiście weźmiemy sobie żyćko, żeby nie było. 87. I patrzcie, co tutaj się dla nas otworzyło? Co to jest za pomieszczonko? Musimy tutaj odpowiednie symbole wcisnąć. I ja właśnie sobie teraz przepiszemy ten odpowiedni symbol. X, romb, gwiazdka. I love the smell of bug spray in the morning. Smells like victory. Okej. Śmiesznie. Zobaczyliśmy nową cutscenkę, to mogę tylko tyle od siebie powiedzieć. To jeszcze raz zobaczmy teraz zupełnie inną kombinację. Spróbujmy z kombinacją, jak ona wygląda. Trójkąt. Kółko. Patrzcie, kurde, gramy tym, Rexem. Widzicie to? Ej, ale śmiesznie. Dobra, to zobaczmy jeszcze jakąś inną na szybkości kombinację. Tak będziemy, kurde, sprawdzali każdą inną kombinację następną. Trójkąt, kółko, X, kwadrat, kwadrat, X. Zrobię sobie zdjęcie. Bo chcę wam, wiecie, wszystko pokazać z tej gierki, no nie? Żeby nie było, że coś pominiemy. To idziemy patrzeć na następną kombinację zatem. O, proszę, mamy żyćko, fajnie. Dobra, skoro tutaj z jednego mamy żyćko, no to kolejna kombinacja, w ruch idzie. Może nam się uda 99 w ten sposób zdobyć. Mamy już 89, więc nigdy nic nie wiadomo. A ja będę tak sobie zapisywał, będę sobie robił zdjęcia, sobie zapisywał, żeby mieć już, tak wiecie, pewność w 100%, nie?
To od razu sobie odhaczymy jakiś bonusowy odcinek czy coś, bo... Bo już będę wiedział, że mamy tutaj bonusowe rzeczy zrobione. Kwadrat, x, kółko, kółko, trójkąt, kwadrat. ...98? Co, już 10 żyć dostałem od razu? O kurde! O kurcze, ładnie! Dobra, no to stąd mamy już ogarnięte, to teraz pójdźmy tutaj i sobie pozapisujmy kody. Tak, żeby nie było. Może faktycznie w całej trylogii będę miał 99 żyć. Dobra, moi drodzy, jestem z powrotem. Niestety gra mi się skraszowała, więc będę musiał na nowo wpisywać sobie te kody. Aczkolwiek, no, tego Rexa już sobie nie będziemy odblokowywać, bo mi się właśnie chyba z jego powodu gra skraszowała. Więc sobie ominiemy ten kod. Ale na pewno sobie jeszcze raz obejrzę tamtą cutscenkę i będę wpisywał sobie te kody, które teraz sobie zapisałem. Tak więc spodziewajcie się, że za chwilę się zobaczymy. No dobra, tak więc teraz możemy polecieć sobie do Lake Flacid i tutaj sobie porobię zdjęcie, tak więc, znaczy zdjęcia, no porobię sobie te zdjęcia kodów i za niedługo się widzimy. Ej, chwila, moment, ale tu jest chyba jeden bonus, który ominąłem. Tak mi się wydaje. Czy czasem tam, gdzie ten? Czasem tam, gdzie nie był poziom z czołgami, nie było jakiegoś jeszcze bonusu? Aż muszę zobaczyć. Bo coś, kurde, mi się wydaje, że coś ominąłem. To już sobie przy okazji zdjęcie zrobiłem. No pewnie, że był tu jeszcze bonus. Dobrze skojarzyłem. Znowu restanki? Naprawdę? A to jest dłuższe. Bo 2 minuty. No dobra, no to zrobimy sobie cięcie i za niedługo jestem. 98? Uhuhu. Aż sobie musiałem tutaj zapisać magicznym save state'em. Jak Jim. Dobra, tu jeszcze sobie zdjęcie zrobiłem tego hasła. Bo ja bym nie był w stanie zapamiętać za cholerę. I teraz tu jeszcze trzeba będzie wejść i każdy z tych kodów po kolei wykorzystać, zobaczyć co i jak. Tu już byłem, sorry, tu już byłem. Jeszcze 2 bonusowe telewizorki na nas czekają. W następnym świecie będą chyba 3. I to będzie tyle. To już będziemy mieli wszystkie te ewentualne jakieś cutscenki czy inne tam rzeczy pokazane. No dobra, wszystkie kody, które miałem zapisać, sobie zapisałem. To teraz będziemy sobie od początku do końca je wpisywać, żeby potestować, co tam ciekawego one zawierają, te kodziki. A, trzeba troszeczkę rozkręcić kark. I zdobyć 99 życie swoją drogą. ...98? Czyli co, w tej gierce nie możemy mieć 99 żyć? No okej. To mnie trochę gra zaskoczyła. Dobra, więc po kolei. Przeglądamy sobie zdjęcia, które zrobiłem sobie teraz. Co się stało? Nie wiem nawet... A, chyba, że sobie... Nie, w sumie nie wiem, co się stało. Dobra, więc to już możemy sobie odhaczyć. Następny kodzik. O!
This level ain't big enough for the two of us. Okej, okay, jakaś kolejna dodatkowa cutscenka bonusowa. Ja specjalnie się tam, wiecie, nie znikam z kamerką, bo to są bardzo krótkie cutscenki, no jak sami zresztą widzicie. Więc następny kod trzeba sobie wpisać. No to będzie taka właśnie bonusowa rzecz, którą mógłbym oczywiście pokazać pod koniec serii, ale jak już mamy wszystko pokazać, to wszystko pokazujemy. What the fuck? Co to jest? Dobra, tak więc teraz aparat w ruch. Dobra, wpisujemy sobie ostatnie trzy zdjęcia. Znaczy, kody z ostatnich trzech zdjęć. Czyli maksymalna teraz ilość tych łapek Gexa, okej. Następne to było kółko, trójkąt, kwadrat. No to już było. Czyli cutscenki się niektóre mogą powtarzać, okej. I kwadrat, gwiazdka, gwiazdka. Wejdźmy tutaj. Gwiazdka, gwiazdka. A, okej. Czyli dobra. Czyli wszystkie kody, które miałem pokazać, to wam pokazałem. I swoją drogą, tak właśnie się prezentuje Agent Extra. No i dobra, no to skoro już mamy zrobione, no to lecimy z Coxem, no nie? Idziemy do Funky Town i zaczynamy już wielki finał gry. Skoro mamy 98 żyć, no to najwidoczniej to jest maksymalna ilość, czyli nie możemy mieć 99. Czyli przez całą trylogię zrobiłem maksymalną ilość żyć miałem. To jest bardzo ładnym wynikiem. Mam nadzieję, że w ogóle wam się będzie ta seria podobała w całości, bo ja to nagrywam po raz kolejny, mówię, 17 czerwca. Ale mam nadzieję, że wam to przypadnie do gustu. I dobra, lecimy z Coxem. 30 pilotów potrzebujemy, żeby dostać się do Reza. Więc bez zbędnego przedłużania zaczynamy finał. Okej. Tak, moi drodzy, zaczynamy wielki finał już gry, gdzie w zasadzie los świata i leży oczywiście w rękach Gexa. Z tą różnicą, że teraz nasz wielki finał nie jest w żadnym laboratorium ani nigdzie indziej, tylko w kosmosie. Co można zobaczyć, że po prostu musimy między tymi satelitami podróżować. Dobra, jesteśmy tutaj wyżej teraz. Ale powiem wam szczerze, że poza tym, że musimy teraz zrobić, tam zniszczyć te satelity i tak dalej, żeby dostać się do Reza, to szczerze powiedziawszy ostatniego bossa ja w ogóle kompletnie nie pamiętam. Więc nie wiem, czego mam się spodziewać po Rezie. Tak na dobrą sprawę. Niektórzy mogą powiedzieć, że z samych najgorszych rzeczy w końcu to jest ostatni boss. Ale właśnie to jest najlepsze, że ja nie pamiętam, jak się z Rezem walczyło w trzeciej części. Wiem, że z nim kiedyś walczyłem, jak robiłem streamy i jak grałem w port PSP. I sorry, jeżeli ten widzieliście jakiś tutaj pasek, ale nie będę tego ukrywał, że robiłem sobie już save state'a. Aha, i teraz z każdej strony musimy te satelity zniszczyć. Ha!
No, może dobra, nie satelita, tylko nie wiem nawet jak to się nazywa, ale to takie coś w każdym razie. Więc podejrzewam, że jeszcze z jednej strony to będzie i to będzie wsio. Będziemy mogli wtedy zabrać się za ostatniego bossa i zakończyć tę przygodę raz na zawsze. Dobra, może nawet nie takie raz na zawsze, bo ja pewnie i tak będę do tej gry wracał. No ale wiecie o co chodzi. I love a good Cuban movie. Tak jest. Drzwi do ostatniego bossa, a raczej brama do ostatniego bossa się nam teraz odblokuje. Więc nie ma to tamto. Lecimy z koksem. Zakończmy tę mordęgę. Więc jak ja bym miał przejść do podsumowania całej gry, to graficznie, soundtrackowo oraz fabularnie Gex Trójka jest naprawdę bardzo fajny. Natomiast jeżeli chodzi o moje jakieś takie... moją jakąś topkę, jaką mam tutaj wam teraz powiedzieć, to osobiście najlepszy dla mnie zawsze i wszędzie będzie Gex 2. Sorry, ale jako trzecia część to uważam, że jako trójka powinna naprawić wiele rzeczy, które dwójka na przykład spieprzyła. A trójka momentami jest nie dość, że cięższa w sterowaniu niż dwójka, to jeszcze no, nie do końca naprawiła coś, co dwójka spieprzyła. Dobra, oberwał śmieć. Więc on musi tak jeszcze z 5 razy, znaczy z 5, no z 4 razy oberwać i wtedy będzie gitara. Czemu on w ogóle ma cyfry na oczach? To mnie zastanawia. Czemu ma jedynkę i dwójkę? O co tu chodzi? Czy to, nie wiem, oznacza, że jedynka to pierwsza część, a dwójka to druga część serii Gex? Czy może to jakieś takie dziwne nawiązanie albo easter egg? Dobra, oberwał drugi raz. Jeszcze tylko 3 razy. Więc tak jak mówię, graficznie, soundtrackowo, fabularnie Gex Trójka jest naprawdę bardzo w porządku gierką i miło, naprawdę miło sobie spędziłem czas. Miło, naprawdę miło sobie spędziłem czas przy tej produkcji. Ale nie będę tego ukrywał, że... no jest to taki delikatny downgrade od Gexa Dwójki. I coś jest, co ja chciałem jeszcze powiedzieć? A, rundy bonusowe. W mojej opinii to jest żenada w tej części, nie? I dlaczego dlaczego raz nie oberwał? Powinien oberwać. Dobra, teraz oberwał. No bo wiecie, jednak tutaj dużo rund bonusowych się powtarza, a to niezbyt jest mi na rękę w mojej opinii, bo uważam, że powinni coś jednak nowego wymyśleć twórcy. A nie bazować na jednym i tym samym patencie. Nie ukrywajmy. Ale tak to myślę, że jest to gra godna do polecenia i jako tytuł kończący trylogię Gexa to jest ok. Takie jest moje zdanie. A wam jak się podobał ogólnie Gex 3 Deep Cover Gecko? Dajcie znać na dole w komentarzach. Czy podobał wam się ogólnie Let's Play, czy gierka wam przypadła do gustu? I czy mój komentarz jako tako was zachęcił do zagrania w tę gierkę? Ale ten ostatni boss jest też antyklimatyczny, jakby zero challenge'u tak naprawdę przy tym bossie jest. No trudno, niestety, nie każdy ostatni boss najwidoczniej musi być, wiecie, jakimś prosem na to wygląda. No i w ten oto sposób przeszliśmy Gexa Trójkę na 100%, moi drodzy. W ten oto sposób również zdobyliśmy ostatni pilot.
That's my dad. Good thing I got you out of there when I did. Now, back to you and me. Are you there, sir? Alfred, not now. There seems to be an emergency, sir. The world needs your Alfred, help. I can't hear you. The signal seems to be breaking up. Gex, I'll call you later. As I was saying, Extra, my love, it's tan time. Come here, you silly gecko. Oh, Gex. Udało się, zdobyliśmy wszystkie 50 pilotów. Co za tym idzie, zrobiliśmy gierkę na 100%. I teraz będziecie mieli tutaj zdjęcia twórców tej gry, teamu Crystal Dynamics, a wy możecie się co jedynie domyślać, co się wydarzyło w trakcie czarnego ekranu. No, możecie się domyślać, co się tam działo w trakcie czarnego ekranu, skoro mogliście usłyszeć tam odgłosy pewne. Ja tutaj nic nie będę sugerował. Ale mogliście przed chwilą też zobaczyć, że twórcy tutaj, trochę Coca-Coli sobie dietetycznej pili. To jest między innymi powód, dlaczego Gex miałby problemy z remake'em. Przed chwilą ten obrazek. No, dosyć spora kontrowersja. Byłem też w szoku, kiedy to pierwszy raz zobaczyłem na oczy. Co tu chcę jeszcze więcej powiedzieć? Czy ja coś chcę więcej powiedzieć? Nie wiem szczerze, nie wiem co. Coś chciałem powiedzieć, ale chyba zapomniałem, więc jeżeli chodzi o podsumowanie, no to powiedziałem wszystko, no. Nie będę się chyba już powtarzał, na bieżąco słyszeliście mój komentarz. Tutaj jak widzicie właśnie macie zdjęcie, jak twórcy tworzyli właśnie Gexa. To chyba nawet tą trzecią część, albo ogólnie jak tworzyli serię Gexa. I uważam, że naprawdę Crystal Dynamics zrobili kawał dobrej roboty. Może nie jest to jakaś seria, która jest super popularna, ale myślę, że w Polsce jest dosyć znany. I fajnie byłoby kiedyś zobaczyć remake tego, aczkolwiek no niestety ten remake straciłby na klimacie, dlatego że Gex no co jak co, ale jest trochę wulgarny, nie oszukujmy się. Chociażby patrząc po tym obrazku i po tym, że no, mieliśmy tam w tym poziomie z Gangster TV, gdzie tam byli właśnie ci podwładni tego mafiozy, którzy tam ich ciała pływały, no to też jest trochę taka, wiecie, no, to jest trochę taka też wulgarność, nie oszukujmy się. No dobra, ja to nagrywałem 17 czerwca o godzinie teraz 14:30, o jaki słodki piesek. No, Team Gex, dziękuję za zagranie, tutaj nam twórcy dziękują, że zagraliśmy sobie w tę gierkę. I ja was zostawiam z tymi napisami końcowymi. Tak więc, mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem ten let's play, tę serię. Mam nadzieję, że maraton Gexa wam się podobał. Widzimy się jeszcze w dodatkowym materiale, gdzie pokażę wam Gexa Junior. A na tę chwilę to by było na tyle. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na Facebooka, grupa na Facebooka, Discord oraz Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTube nie dostaniecie powiadomień, to na Instagramie będziecie je mieli. A na grupę na Facebooku oraz na Discord się tam integrujemy ze sobą, informuję was o odcinkach, o tym, co się tam u mnie dzieje itd., itd. I to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnych seriach. Na razie i cześć.
Thank you.